tu, w Szczecinie, jest dzielnica. W tej dzielnicy jest ulica. Przy ulicy ładny płotek, na tym płotku siada kotek. W płotku furtka jest drewniana, otwierana całkiem z rana. Furtka ta prowadzi nas do ogrodu niczym las. W lesie tym, wśród roślinności, wielka chata wita gości. Za drzwiami, w środku, korytarz, kominek oraz akwarium pełne rybek. Dyrekcji pokój, kuchnia, jadalnia, sala maluchów, a dalej bawialnia. Na górze i na dole mógłbym przysiąc, widziałem następnych pomieszczeń 1000. W salach tych każdy, kto ciekawy, znajdzie coś zawsze do zabawy. Można nauczyć się nowych czynności lub spotkać z książek bajkowych gości. Czas szybko płynie w tym wielkim domu. Nigdy nie nudzi się tutaj nikomu. Zabawy, rytmika i gimnastyka, a czasem zdjęcia fotograf pstryka. W górę schodami, w dół schodami drepcze personel z dzieciakami, dbając o uśmiech na każdej twarzy i tuląc, gdy smutek się jakiś zdarzy. Dużo się tu dzieje na górze, na dole, bo dom ten to tak naprawdę jest przedszkole. I niech już każdy od dzisiaj wie, że nasza bajka nazywa się... I tym tęczowym lizakiem będę Was pasowała na zucha przedszkolaka. Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce. Nazywam się Jula. Cześć, nazywam się Tadzik. Cześć, nazywam się Franek. Cześć, jestem Felix, mam 6 lat. Dzień dobry, tu Jurek. Cześć, jestem Misia. Cześć, jestem Lena. Nazywam się Janek. Dzień dobry, jestem Mateusz. Cześć, jestem Kuba, pozdrawiam mamę i tatę. Cześć, jestem Paweł, pozdrawiam mamę. Cześć, jestem Krzysztof. Cześć, jestem Mija. Cześć, jestem Piotr. Najbardziej mi się podoba w przedszkolu, jak bawię się z koleżankami. Moim najlepszą koleżanką jest Mija. Chciałbym pozdrowić mamę i tatę i moją siostrę i mojego psa, Liję. Najbardziej mi się podoba w przedszkolu zabawa z moim kolegą Fiankiem. Mamo, tato, kocham Was. Najbardziej będę tęsknił za Kubą, Aleksandrem i Krzysiem. Pozdrawiam mamę, tatę i Nadię. Jest świetnie. Jestem sobie przedszkolaczek, nie gmaszę i nie płaczę. Nawet będę zawsze.
wy lubicie jeść? Jakie słodycze lubicie jeść? Czekoladę! Wy lubicie jeść czekoladę? A pokażemy dzieciom, jak wy robicie tą czekoladę. Jak mieszacie pupą i rękami z całej siły. Pokażecie? O, ja nie słyszałam. Jeszcze raz. Pokażecie? Jak się nie pójdzie na odpowiednie operacje. To są takie zarazki, które mają czubek taki wyglądający jak korona. One jak wejdą, no to masz koronawirusa i trzeba cię leczyć. To jest taka choroba. Byłem w siostrze, tylko nigdzie na nią nie chorowali, teraz zaczęli, no i ludzie mają na nią szał. Bo chyba podobno był we Włoszech ten koronawirus. Moja koleżanka mówiła, że wziął się, bo naukowcy go stworzyli. Chyba przypadkowo, no. Bo specjalnie tak pewnie nie zrobili na świecie. A co trzeba robić, żeby się takim koronawirusem nie zarazić? Trzeba nosić ręce. Myć ręce i tak nosić maski. Jeszcze odkażać ręce. Dezynfokat. Trzeba myć ręce ciepłą wodą i mydłem. I jeszcze kichać w ramię. Musimy się zaszczepić. Dzieci to bardzo boli. Albo jakieś lekarstwo. Muszą tacy specjalni ludzie robić takie różne eksperymenty, takie złe na wirusy, które nawet nie lubią wirusy, muszą takie dodawać rzeczy. Thank you.
Chcę zostać światową gwiazdą śpiewu. Ja chcę być taką panią, co maluje oczy. Policjantem. Piłkarzem. No bo lubię chodzić na terenigi. Bo to budowla, nie z budowla, nie na Marsie, budowniczy jakiet. Lekarzem. A razy nie wiem. Chociaż, że już jestem youtuberką. Takiej, który nagrywa filmy. Budownikiem. Minza. Budownikiem lub policjantem. Ja tak samo się interesuję kręceniem filmów, no i nawet ja już napisałam jedną kartkę scenariusza. Lekarzem. Potem lecieć ludzi. Pracować na wsi. W terenach. Zawsze kiedy by
więc weź się w kasz. Ramię bramą wybiegnij świat. Co to takiego jest ten ślub? To jest... To chyba dla dorosłych. Ślub taka zakochana para. I chcą zostać rodziną. Że no. Się rodzi dziecko. Najpierw, żeby powstał ślub, trzeba znaleźć sobie takiego człowieka, który do nas pasuje i bardzo nam się podoba. A potem, jak dorośniemy, możemy jeszcze się raz spotkać i się w sobie zakochać. I ślub, że tak się bardzo chce być razem, że aż chce się ze sobą być, że można nawet wziąć ślub. I ślub polega na tym, że pan... Chyba w kościele mówi jakieś tam przysięgi, a można się zgodzić i nie zgodzić. Trzymają się za rękę. Długi pocałunek. Przytulają się. Ja chcę mieć taką sukienkę białą z trenem. Ma być piękna. Jakże żena. No i musi mieć ozdoby. Biały. I moja wymarzona, żeby ona też była biała, miała też takie coś, co się ciągnie po ziemi, tren, i żeby miała piękne diamenty. O, ja też. Przechodniów na ulicy śmieje się.
przesłoni żaden cień. Od rana mam dobry humor, z równowagi nic dziś nie wyprowadzi mnie. Nie martwi mnie byle głupstwo, wszystko mówi mi, że to idzie dobry dzień. Początek to nie wiem, co powiedzieć. Taki chłopak, który jest bardzo ładnie ubrany. Taki chłopak przystojny. Co się ładnie ubiera. Elegancki. Deze jest taki grzeczny. Otwiera drzwi ciężkie.
No, przetłumaczę to tak, że jest miły. Miły człowiek dla dziewczyn. Na przykład jak on już ma żonę, no to otwiera jej drzwi. Za dziewczyny robić ważne rzeczy, kosić trawnik, obrzucać kwiatami, robić obiady. Ja też jestem dżentelmenem, bo tak mama mówi. Sięgaj do gwiazd.
gwiazd. Mój mały, sięgaj do gwiazd, to będzie świat. Zazdroszczę mamie, że takie ładne fryzury robi. Jak dzieci się pytają, czy mogą coś wziąć, to rodzice mogą powiedzieć tak albo nie. Wiem, że nie musisz iść tak wcześnie spać. Ja bym chciałam być i dorosłym, i dzieckiem tam, no bo są niektóre plusy w byciu dorosłym, niektóre w byciu dzieckiem. Zazdroszczę mamie, że ona jest pielęgniarką. A ja zazdroszczę mamie i tacie, że M się o mnie bardzo ładnie troszczą. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć trudno. To taki ktoś, komu możemy zaufać i powierzysz mu wszystkie sekrety. I to jest taki ktoś, który też nam ufa.
Ja mam milion przyjaciół, nawet nie umiem policzyć i nawet nie pamiętam tysiąca. Powiedzcie mi proszę, jakie święta się zbliżają? Wielkanoc! Więc słuchajcie, my sobie dzisiaj zrobimy wielkanocne jajka. Yeah.
dzień.